Hej, witajcie. Ja jestem Daniel, a to jest kolejny odcinek poradnika do tworzenia serwerów Discord. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się funkcją społeczności. Jest to funkcja, o której wspominałem na początku tej serii. No i dzisiaj nadszedł czas, abym ją przedstawił, jak działa i jak ją włączyć. Na początku chciałbym jednak sobie już na start przenieść kanały moderacyjne do osobnej kategorii, tak tylko żebym miał sobie porządek, więc sobie stworzę kategorię admin. To była prywatna oczywiście, dla właściciela, dla strażnika też. I stwórzmy sobie kategorię. To tylko kategoria taka dla mnie. Nie musicie jej mieć, ale warto, żebyście mieli jakąś takie osobną kategorię dla administracyjnych rzeczy. No i dobrze. Tak więc, z czym się je ta funkcja i na czym polega? Funkcja społeczności to jest ogółem taka funkcja, która przechodzi, jakby zmienia wasz model serwera z prywatnego na publiczny. Oczywiście w terminologii Discordowej, ponieważ aktualnie ten rodzaj model serwera jest serwerem prywatnym dla grupki znajomych według Discorda. Jednak możecie włączyć funkcję społeczności i takie serwery społecznościowe znajdują się tu pod kompasem. To są serwery publiczne i one mają dodatkowe funkcje i dodatkowe rzeczy, jednak warto też zaznaczyć, że mają także trochę inną zasadę działania jak w przypadku prywatnego serwera. Tak więc dla kogo w ogóle zalecam takie serwery? No na pewno dla osób, które mogą się pocieszyć przynajmniej tysiącom użytkowników na swoim serwerze, bo jeżeli macie no, mniej, możecie włączyć, ale czy będzie to wam potrzebne? Myślę, że nie. Ale jeżeli macie, no to chociaż nawet i tam 200, setkę, jak macie ochotę, możecie takie sobie funkcję włączyć. No żeby ją włączyć, standardowo wchodzimy sobie w ustawienia serwera i mamy tutaj osobną zakładkę społeczność. Klikamy sobie włącz społeczność. I jeszcze zanim to zrobimy, to chciałbym zrobić jedną rzecz. Z racji, że serwery społecznościowe i trochę działają na innych zasadach, to także musimy troszeczkę sobie skonfigurować inaczej rolę. A dokładniej rola Everyone nas interesuje. Chciałbym jej dać wyświetlanie kanałów. I to tak naprawdę wszystko. Żeby kanały dla roli Everyone były na start widoczne. No i w zasadzie można jeszcze jej tutaj dać czytanie historii. Po co? Zaraz to wytłumaczę. Będzie nam to potrzebne w zasadzie do konfigurowania ekranu powitalnego. No i świetnie. Możemy to teraz przejść sobie tutaj do społeczności. No i klikamy sobie włącz, rozpocznij. Pojawia nam się taki fajny ekranik do konfiguracji serwera społecznościowego. I tutaj mamy różne rzeczy, które będziecie musieli mieć, bez tego nie włączycie. Z racji, że ja już mam tutaj odpowiedni poziom weryfikacji ustawiony, no to mam tutaj weryfikowany też e-mail, więc mi tutaj odpowiednio tutaj już zaznaczyło, że mam to zrobione. Jeżeli nie będziecie mieli takich rzeczy, no to trzeba je tutaj pozaznaczyć, na przykład skanowanie treści od wszystkich członków. Przechodzimy sobie więc dalej i teraz mamy dwa specjalne kanały. Pierwszy to z zasadami. Z racji, że mamy kanał z zasadami, to wybieramy sobie regulamin. Jeżeli byście go nie mieli, to możemy wybrać opcję utwórz go dla mnie. Wybieram regulamin, no i kanał do aktualizacji dla społeczności. To są takie tuperele, które wysyła do nas Discord w momencie, kiedy wprowadza jakieś nowe funkcje i nas o czymś informuje. Więc ja osobiście dla siebie bym ustawił, żeby to był kanał moderacyjny, ponieważ zwykłe osoby, no szczerze nie potrzebują tego widzieć, nawet nie jest to jakoś ważne. Ewentualnie możecie otworzyć specjalny, ja wybiorę od moderacji, żeby to na moderacji było. I przechodzę dalej. No i mamy ostatni krok. Tutaj mamy takie coś, że na początku domyślnie powiadamy tylko o zmianach. Jest to coś, że jak zaznaczymy sobie, osoba, która wejdzie na ten serwer, będzie miała powiadomienia z niego tylko w momencie, kiedy dostanie jakiegoś pinga. Tutaj mamy oczywiście informacje, dlaczego, bo zwykle są duże osoby i dużo osób rozmawia na takich serwerach, no w teorii. I właśnie po to takie coś można sobie ustawić. Oczywiście członek może to domyślnie sobie samemu poprzestawiać, zaraz pokażę o co z tym chodzi. Ja to zostawię, żeby nie było, bo nie mam dużego serwera, ale jeżeli macie serwer, który liczy no 2000 osób, 1000, no ich są aktywne, no wypada chyba coś takiego zaznaczyć, ale to jest wedle preferencji, bo każdy użytkownik może sobie własnoręcznie ustawić. No i ostatnie tutaj jeszcze zgadzam się i rozumiem, no to musimy się zgodzić na wytyczne dla społeczności, to z Discorda.
No oczywiście tutaj też usuwamy uprawnienia moderatorskie dla everyone, no ale to nikt nigdy tego nie daje. No i kończymy tutaj konfigurację. No i świetnie. Zanim omówię tutaj całą tą konfigurację, też chcę pokazać tylko o co chodziło z ustawieniami powiadomień. Jak sobie wejdziemy na nasz serwer, kliknijmy prawie wszystkie myszy, to możemy sobie dać ustawienie powiadomień. I tu możemy sobie oznaczyć, czy tylko wzmianki, lub wszystko, albo nic, czy też ignorujemy czegoś. To są takie rzeczy, które możemy sobie tutaj poprzestawiać na każdym dowolnym serwerze. I po prostu tutaj chodziło w tej funkcji, żeby domyślnie było to ustawione po wejściu na ten serwer dla mnie jako tylko wzmianki, ale ja tego nie zrobiłem. No i dobra, tutaj jeszcze na moderacji przyszła mi wiadomość informująca, że tutaj mamy ten kanał dla ogłoszeń Discordowych i tak dalej. Jak widzicie, też pojawiła nam się tutaj dodatkowa funkcja, o której zaraz omówię, ale pierw przejdźmy do konfiguracji serwera. Teraz mamy więcej funkcji, więc możemy się nieźle pobawić. Na początku tutaj w przeglądzie warto sobie dać jeszcze język serwera jako, no, polski. Tak mi się wydaje, bo raczej robimy polski. I opis serwera. Tutaj mamy pokazane, gdzie ten opis się pojawi. No to jest taki opis, który bardziej się pojawi na tym kompasie wyszukiwania, o ile się na nim znajdziecie, a łatwo tam nie jest. No ale powiedzmy sobie, że to jest serwer o kotach. W przeważnej sytuacji, jeżeli będziecie małą społecznością, raczej nigdy tego zapisu nikt nie zobaczy, ale jak chcecie, możecie sobie ustawić. A teraz możemy skonfigurować ekran powitalny, klikając tu albo przychodząc sobie tutaj. Ja sobie kliknę tutaj. No i zróbmy sobie więc ekran powitalny. I teraz tak. Mamy takie coś. I tutaj wpisujemy różne rzeczy w rubryczce. Co to za serwer, czym się zajmują jego użytkownicy? No to sobie wpiszmy, że to jest, nie wiem, serwer o kotach dla kociarzy. No i fantastycznie. Teraz możemy sobie dodać kanały. I o co z tym chodzi? No, widzicie? Mogę podawać konkretne ekrany i powiedzieć, co się na nich robi. No więc dajmy sobie regulamin. Dajmy sobie emotkę do tego regulaminu. Dajmy sobie na przykład to. I tutaj na przykład, czym zajmuje się użytkownik na kanale. Niekoniecznie musimy słuchać się tego, co nam podpowiada Discord, możemy tutaj pisać cokolwiek, więc na przykład mogę napisać, przeczytaj regulamin i zapisujemy, dodam sobie kolejny kanał, tym razem dajmy sobie nadaj sobie rolę, dajmy sobie, nie wiem, jakiś ciuch może, cokolwiek. No bo może niech będzie nawet i ten symbol. Nadaj sobie rolę. Pisz z innymi. I dajmy sobie jeszcze na przykład memy. Baw się dobrze. Dajmy sobie burgera. No i świetnie. I tak naprawdę mamy nasz panel taki gotowy. Możemy sobie teraz dać podgląd. Klikamy sobie podgląd. Tak wygląda nasz panel. To jest taki panel, który oczywiście otrzymujemy po wejściu na serwer. No i tutaj mamy przeczytaj regulamin, nadaj sobie rolę, pisz z innymi, baw się dobrze. Co to lepiej zrobić? No i możemy sobie też kliknąć i nas to też przekieruje na tamten kanał. Tak to wygląda. I tak też zrobiliśmy. Mamy nasz panel gotowy, więc możemy się już tym nie zajmować. No to można jeszcze sobie przesuwać oczywiście kolejność. Przeglądu tutaj już raczej chyba nic nie ma. Mamy też przegląd serwera, ale za bardzo nie mamy żadnych danych, aby przeglądać, więc dzisiaj tego nie pokażę. No a odkryjcie na własną rękę. Jest jeszcze też program partnerski, ale żeby się zgłosić do partnerstwa z Discordem, no trochę grubo, bo trzeba mieć przynajmniej tutaj 500 członków. Serwer musi istnieć przez więcej jak 8 tygodni. Muszą być tam podstawowe wymagania do aktywności, czyli musi być jakaś sensowna aktywność na tym serwerze. No i jeszcze musi być wyłączona weryfikacja dwuetapowa dla moderatorów serwera. Czyli bez tego na przykład nie zostaniecie partnerami. Możecie się też zgłosić do wyszukiwania, czyli żeby wasz serwer pojawił się tutaj na kompasie. Ale żeby coś takiego było, no to musimy mieć 1000 członków. No i musi być aktywność tutaj co najmniej obliczona aktywność i musi być wtedy 200 członków, żeby takie coś obliczyć.
No i weryfikacje. No tak czy siak to są takie grube dla większych serwerów rzeczy, więc tym się nie zajmujemy dzisiaj. W zakładce jeszcze moderacje możecie zauważyć, że pojawiło coś takiego jak automod. I jest to tak w zasadzie automod od Discorda. Jest to taka nowa funkcja, ledwo co wprowadzona. No dobra, może nie ledwo co, ale nie jest na pewno stara. No i tutaj możemy sobie skonfigurować automoda. Discord od pewnego czasu stara się wyprzeć boty na rzecz własnych funkcji budowanych. I tak w tym przypadku wprowadził automoderację. Możemy sobie blokować spam. Możemy sobie tutaj blokować treści będące jakieś spamem, jako zwykły spam, to jako zmianki. Tutaj możemy dać sobie także flagowanie słów, czyli jak ktoś pisze jakieś bardzo niemiłe słowa, to on to wykrywa i usuwa, albo wysyła powiadomienie na konkretny kanał, który byśmy chcieli z tym, gdzie ktoś to wysłał. Jest to coś, czym możecie się sami w zasadzie pobawić. Moim zdaniem nie potrzebujecie tego po tym, jak konfigurowaliśmy Vika w poprzednich odcinkach, ale jeżeli na przykład nie chcecie bawić się w Vika, no to możecie się pobawić tym. Wiadomo, to jest jeszcze funkcja beta, więc on jest naprawdę okrojony, ale myślę, że Discord będzie go aktualizował wraz z rozwojem Discorda, więc może w przyszłości będzie jakiś większy na ten temat film. Na razie nie mam tutaj co pokazywać. No i tak naprawdę tutaj z konfiguracji tutaj wszystko. Warto teraz sobie przejść do może tego wydarzenia, bo pewnie Was to interesuje. A kiedy klikniemy sobie w takie wydarzenia, to możemy stworzyć sobie, no jak nazwa wskazuje, wydarzenie. Wydarzenia to nic innego jak po prostu jakieś no eventy, które panują na serwerze. Dla przykładu mogę sobie na przykład, nie wiem, stworzyć kanale głosowym, niech to będzie podwórko, żeby to było wydarzenie łowienie ryb. Kiedy się ma rozpocząć, w której godziny. O czym to ma być? Możemy przesłać także obraz. Do tego wydarzenia. No i tak to będzie się prezentowało. Mogę sobie stworzyć wydarzenie. Mogę też udostępnić i stworzyłem wydarzenie. I teraz każdy, kto tu wejdzie, będzie mógł widzieć to wydarzenie. Może kliknąć, czy jest zainteresowany i będzie poinformowany, kiedy się rozpocznie. Można także jeszcze bodajże wcześniej je rozpocząć. Rozpocznij wydarzenie. No mnie akurat przeniosło automatycznie na kanał głosowy. Ale wydarzenie trwa i tutaj możemy, że mamy łowienie ryb. Taka prosta rzecz. Dużo tutaj do tłumaczenia nie ma. Poza taką funkcją jak wydarzenia, która jest nawet przydatna, mamy także nowe kategorie kanałów. Jak widzicie, regulamin ma inną ikonkę, tej książki, co są zasady. I teraz jest taka sprawa, że kanały mają wiele kategorii. Kiedy klikniemy otworzenie kanału, to jak widzicie, mamy teraz coś nowego. Mamy typ jako tekstowy, mamy jako głosowy, ale mamy jeszcze ogłoszenia i mamy tak zwany stage, scena. Czym jest stage? Bo pewnie to najbardziej Was zastanawia. Jest to nic innego jak kanał głosowy, który to jest kanałem, na którym tylko konkretne osoby mogą mówić, a inni słuchują. Coś jak podcast. Coś jak podcast, jak sobie wejdę. Tutaj mam miliony powiadomień. Ale tutaj będą pokazane osoby, jakie są aktualnie. Tutaj mamy prośby, czyli osoby, które mogą podnieść rękę, że chcą zabrać głos. Możemy udostępniać taki głos takiej osobie. No i to jest w zasadzie taki kanał do podcastów. Poza takimi rzeczami jeszcze pojawiają się inne kanały. Mogę na przykład innego serwera pokazać tutaj, że mamy kanały tak zwane forum. I to są kanały, które no, są jak forum. Działają jak fora. Bardzo przydatna funkcja. Naprawdę, jeśli chodzi o funkcje społecznościowe, jest ich ogrom.
wraz z liczbą członków, jakich posiadacie, odblokowujecie jakby więcej takich ciekawych kanałów, tak? I mamy na przykład właśnie kanały forum, ale pamiętam także, że raz na jakimś serwerze, który prawdopodobnie miał partnerstwo z Discordem, widziałem takie kanały, do których dostęp był zablokowany i trzeba było wykupić dostęp, aby zobaczyć treści panujące na tamtym kanale. To były kanały, na których można było kupić jakieś konkretne tam bodajże pliki związane z programowaniem i jakieś tam poradniki, te rzeczy. No więc to są takie właśnie naprawdę ciekawe i rozbudowane kanały. Myślę, że to jest tyle z tego filmu. Nie jest on długi, nie jest on skomplikowany. To taka prosta funkcja społeczności. I dlaczego mówiłem, że prowadzenie takiego serwera trochę jest inne niż zwykłe? No przede wszystkim chodzi o konstrukcję techniczną. Chodzi o to, że osoba, w zasadzie everyone ma dostęp do serwera. I na dobrą sprawę takie role jak pies są to takie dodatkowe role, nie są one potrzebne. Także weryfikacja na takim serwerze nie jest wymagana, bo po co wam taka weryfikacja, jeżeli możecie mieć automoderację i ogółem moderację. No to takie, co serwer ma inne zasady, tak na dobrą sprawę jak patrzyłem, ale no... Na dobrą sprawę budowanie takiego serwera społecznościowego jest jednak trochę inny jak takiego typowego. Tak czy siak, dziękuję wielce za oglądanie i życzę miłego dnia.